Mamy już w ręku pierwszy z premierowych smartfonów Alcatela, Idol 5. Czym ten telefon się wyróżnia? Jest ze mną Adam Bielic z polskiego działu Alcatela. Powiedz mi, Adamie, dlaczego warto wybrać akurat ten telefon? Witam serdecznie wszystkich. Idol 5 to jest trochę taki powrót do tych wcześniejszych idoli, czyli fajnie wykonanych, smukłych, ładnych smartfonów ze średniej półki z bardzo rozsądną ceną. Smartfon wykonany jest z jednego kawałka aluminium, bez dodatkowych łączeń. To są oczywiście paski antenowe z tyłu, które są wykonane z tworzywa, a na przodzie jest szkło, które jest zaoblone na krawędziach, czyli szkło tak zwane 2,5D. Całość urządzenia jest bardzo smukła. Jeśli chodzi o samą specyfikację, to znajdziecie na MGSM. Jak ładnie nam się złożyło, żeby razem to powiedzieć. Natomiast jest to fajny, bardzo przyzwoity model ze średniej półki. Z 5,2 cala ekran Full HD. Tak na szybko mówiąc, ośmierdzeniowy procesor i 3 GB RAM-u. Fajny aparat z kilkoma dodatkowymi funkcjami. No i tradycyjnie już do Alcatela świetnie zoptymalizowane oprogramowanie. My tu staramy się zawsze postawić na to, aby nie było ono jakoś dodatkowo obciążone zbędnymi funkcjami. I akurat w przypadku Idola 5 taką funkcją, o której tutaj dość często wspominamy, jest opcja dublowania aplikacji social mediowych. Jeśli ktoś korzysta z na przykład dwóch profili na WhatsAppie, doskonale wie, że jest to pewne utrudnienie w komunikacji, kiedy trzeba się przełączać pomiędzy tymi profilami. Tutaj możemy zdublować tą aplikację, dzięki czemu jednocześnie działają dwa WhatsAppy i możemy korzystać na przykład z profilu służbowego i prywatnego jednocześnie, nie odcinając się od części z osób, z którymi rozmawiamy przez WhatsApp. A mówiłeś o Idolu 5S, to może przejdźmy teraz do niego. Tutaj odnajdujemy to wzornictwo, które znaliśmy, z tymi charakterystycznymi głośnikami stereo na końcach, na krótszych bokach obudowy. Jak na czasy prezentacji Idola 4 były to chyba najmocniejsze głośniki na smartfonowym rynku, grające najładniej. Te głośniki pozostały w niezmienionej formie. Nadal są to dwa głośniki, każdy o mocy 3,6 W mocy. Sięgnęliśmy znów po współpracę z JBL, które wsparło nas w wykonaniu tych muzycznych elementów. Troszeczkę rozbudowaliśmy też to, co znamy z Idola 4. Oprócz tego, że wtedy mieliśmy bardzo fajną optymalizację dźwięku, którą dostarczyło nam Waves. Dzisiaj tą optymalizację dźwięku możemy ustawić pod konkretnego użytkownika. Już nie tylko pod konkretny rodzaj muzyki, ale ustawiamy to pod to, jak każdy słyszy. Sprawdzamy, jak słyszymy właśnie różne dźwięki i dzięki czemu smartfon może dostosować brzmienie do tego, jak my chcemy, jak my powinniśmy je odbierać. Tu mamy całkowicie metalową obudowę ze szkłem oczywiście na froncie, które tutaj, jak w przypadku Idola 5, również jest zaoblone na krawędziach. To oczywiście troszeczkę inaczej wygląda ze względu na te głośniki, które są na górze i na dole. Natomiast tył już jest bardzo podobny. Tutaj też zresztą dodaliśmy kilka nowych funkcji do aparatu. Te podstawowe, które są na dole, już na pewno znacie, natomiast o czym warto wspomnieć, to na pewno taka opcja jak Cinemagraph. Działa to w ten sposób, że możemy nagrać sekwencję 100 klatek jednej po drugiej wykonanej zdjęcia. Następnie ustalamy, która część tego zdjęcia ma być animowana, ma pokazywać ruch, który złapaliśmy na tych kolejnych ujęciach. Co więcej, mam możliwość robienia zdjęć 360. Tutaj jakby nasze zaangażowanie w wirtualną rzeczywistość przejawia się w taki sposób. No i jest też możliwość malowania światła. Nie jest ustalona jeszcze ta cena, natomiast jest szansa, że ona będzie atrakcyjniejsza niż to, co... 5S będzie u nas nieco później niż 5, tak? Tak, 5S będzie odrobinę późniejszym czasie, będzie to pewnie około miesiąca, czyli jeśli 5 pojawi się w październiku, to myślę, że 5S to już... Ale do końca roku będzie. Alcatel A7, czyli kolejna z premier Alcatela na IFA. Smartfon o 5,5-calowym ekranie z ośmierdzeniowym procesorem, 32 giga wbudowanej pamięci, 3 GB RAM-u. Ciekawe urządzenie, zamknięte już w plastikowej obudowie, ale w bardzo fajnej fakturze. Fajnie udaje metal. Z daleka wygląda, jakby to był metal. Telefon nie ma tendencji do uciekania z ręki, bo jest raczej taką, ma porowatą fakturę.
która, zauważmy, bardzo fajnie mieni się wokół skanera biometrycznego na tylnej ściance. Tutaj jakby ten skaner jest centrum tego tylnego panelu. Fajny efekt udało się osiągnąć. O czym warto wspomnieć w przypadku tego telefonu? To przede wszystkim bardzo duża bateria. 4000 mAh wraz z szybkim ładowaniem pozwala już na komfortowe korzystanie nawet z tych bardziej zaawansowanych funkcji smartfona i nie martwienie się, że na koniec dnia zabraknie nam energii w ogniwach. Zwróć uwagę na to, że mimo tego, że obudowa jest plastikowa, to ona jest zrobiona w bardzo fajny sposób. Tutaj nie ma dodatkowego łączenia pomiędzy pleckami a brzegiem, dzięki czemu nie ma szans, żeby on w jakimś momencie zaczął skrzypieć. Cena? 899 zł i tak jak wspomniałem przy Idolu 5, te dwa modele pojawią się najszybciej w sprzedaży, bo zarówno Idol 5, jak i A7 będzie już na początku października w Polsce. A to już jest Alcatel A7 XL, czyli to jest ten większy model z pary średniaczków A7. Trochę inny design. Ten telefon, jak się dowiedziałem, trafi do nas z lekkim opóźnieniem. Będzie prezentowany nieco później niż standardowa A7. Tutaj ciężko mówić o dokładnej dacie i dokładnej cenie, ale raczej nie będzie to jeszcze w tym roku, możliwe, że na początku przyszłego roku. Tu mamy już bardzo fajną metalową obudowę, mamy podwójny aparat, ale oczywiście pełną specyfikację, jeżeli chcecie sobie sprawdzić dane techniczne tego smartfona, znajdziecie na MGSM. Jeszcze szybki rzut oka na A7 XL w ciemnej wersji kolorystycznej i przechodzimy do kolejnego punktu programu, do kolejnej z premier Alcatela na IFA. Smartwatch dla dzieci, taka ciekawostka, chociaż nie do końca jest on tylko dla dzieci, to jest Family Watch, jak to ładnie nazwano. Takim głównym zastosowaniem jest to, żeby móc podglądać, gdzie nasze dziecko się znajduje, mieć kontrolę nad tym, co ono robi. Ono oczywiście to urządzenie... tracker. Tak, to jest między innymi tracker. Z niego można również dzwonić na ustalone numery. Urządzenie będzie działać do 2 dni. Tak jak możecie to zobaczyć, mamy przycisk SOS w razie, gdyby dziecko potrzebowało jakiejś pomocy. Możemy się domyślić na podstawie tych informacji, że to urządzenie jest kierowane do tych faktycznie młodszych użytkowników. Tak, ale dodajmy, że będą różne wersje kolorystyczne, nie tylko maśliczna, mamy... różowa, no ta jest typowo dziewczęca, ale dla chłopaków też coś macie. Mamy tutaj odporność na zalania i zachlapania, aczkolwiek pływanie to już byłoby troszeczkę za dużo. Wszystko ze stoiska Alcatela, żegna Was Adam Kowski i dziękuję za towarzystwo Adamowi Bialicowi. Dzięki serdecznie.